The Voice of Poland 15, odcinki od 11 do 12. Bitwy rozpoczęte, spektakularne kradzieże i... Spektakularny pojazd. To była taka kakofonia, za nami pierwsze bitwy w 15 edycji programu The Voice of Poland. Spektakularne wykonania i nie mniej spektakularne kradzieże za nami. Kto na tym etapie pożegnał się z programem? Sprawdźcie, co wydarzyło się w 11. i 12 odcinku The Voice of Poland 15, spis treści bitwy w The Voice of Poland 15. Co się wydarzyło podczas bitw w The Voice of Poland 15? Kto jest w drużynie Michała Szpaka? Kto jest w drużynie Kuby Badacha? Kto jest w drużynie Afromental? Bitwy w The Voice of Poland 15. Bitwy w The Voice of Poland 15 to kolejny trudny etap, zarówno dla widzów, trenerów, jak i uczestników, którzy mogą albo odpaść, albo... zostać porwani przez innego trenera. Co się wydarzyło podczas bitw w The Voice of Poland 15? Bitwy w The Voice of Poland 15 rozpoczęła drużyna Michała Szpaka. Kto jest w drużynie Michała Szpaka? W 15 edycji The Voice of Poland w drużynie Michała Szpaka znaleźli się Weronika Cieślik, Aleksandra Itkowska, Wiktoria Cetera, Iwan Klimenko, Sonia Marchalewska, Kinga Wołoszyn. Martyna Dobrogowska, Klaudia Stelmasiak, Bartłomiej Michałek, Iga Ośko, Ewelina Boczarska. Bitwy rozpoczęła Martyna Dobrogowska i Bartłomiej Michałek, którzy zaśpiewali Die With A Smile Lady Gagi i Bruno Marsa. Mimo kiepskiego początku, Bartek zgarnął masę pochwał, podobnie jak Martyna. O jeden niuans, jeden szczegół, nieznaną mi emocję. Bliżej mi do Bartka, zawyrokował Szpak, gdy już wszyscy myśleli, że to koniec. Badach ukradł Martynę na swoje gorące krzesło, dając jej kolejną szansę. Co tam się wydarzyło? Michał Szpak prawie zrobił striptiz dla Kuby Badacha. Co tam się wydarzyło? Michał Szpak prawie zrobił striptiz dla Kuby Badacha. Drugą bitwę stoczyli uczestnicy z drużyny Kuby Badacha. Kto jest w drużynie Kuby Badacha? W 15 edycji The Voice of Poland w drużynie Kuby Badacha znaleźli się Julia Jadczyszyn, Anna Iwanek, Izabela Płóciennik, Adrianna Ropela, Natalia Smaś, Katarzyna Jezior, Mikołaj Przybylski. Jakub Anusiewicz, Karol Wnuk, Maciej Rumiński, Zuzanna Wajdzik, do tego dołączyła osoba Martyny, którą Badach skradł Szpakowi. Badach jako pierwszy duet wystawił Zuzannę Wajdzik i Natalię Smaś, które zaśpiewały piosenkę razem ze Starzejmy się Karoliny Kozak. Trenerzy byli pod wrażeniem, jak wyrównany, choć na wysokim poziomie, był to pojedynek. Kuba postanowił, że do dalszego etapu przechodzi Natalia. Zuzanna zaś została skradziona przez Szpaka i wylądowała na gorącym krześle, w 15. edycji The Voice of Poland w drużynie Lambery znaleźli się Maja i Zuza Jabłońskie. Paweł Mosek, Paulina Pytlak, Adam Bartusz, Damian Szewczyk, Jakub Jędrzejowski, Wiktoria Kuczyńska.
Iga Lewandowska, Maciej Kita, Weronika Gabrielczuk, Jarosław Rochalski, Aleksandra Leśniewicz. Na scenę wyszła Iga Lewandowska i Weronika Gabrielczuk, by zaśpiewać Easy Red zespołu Everybody Laughs an Outlaw. Dziewczyny o podobnych głosach i zupełnie innym doświadczeniu dały spektakularne show, zgarniając masę komplementów od trenerów. Lambery nie zdążyła zdecydować, kto idzie dalej, a jedna z zawodniczek już została skradziona przez Thompsona i Barona. Z Lambery idzie dalej Iga, a Weronika trafiła na gorące krzesło drużyny Afromental. Czwartą bitwę stoczył duet z drużyny Afromental. Kto jest w drużynie Afromental? W 15? Edycji The Voice of Poland w drużynie Thompsona i Barona znaleźli się Adam Zalewski. Szymon Kuśmierczak, Kara Przytuła, Aleksandra Orłowska, Natalia Pycek, Patrycja Ciborowska. Kacper Andrzejewski, Natalia Tul, Julia Konik-Rańda, Janek Bidiuk, Piotr Sieluk, Alicja Kalinowska. Duet, który Thompson i Baron wystawili do bitw, stworzył Janek Bidiuk i Alicja Kalinowska. Zaśpiewali utwór Mercy Shona Mendesa, ukazując cały swój potencjał i talent. Cóż to był za pojedynek? Thompson i Baron mieli trudny orzech do zgryzienia, ale finalnie zdecydowali, że dalej idzie Alicja, a Janek został zajumany przez Michała Szpaka, jak to ujął Thompson. Po krótkiej przerwie dla widzów na ochłonięcie nadszedł czas na kolejne bitwy. Ponownie starcia rozpoczął duet z drużyny Michała Szpaka, który wystawił Sonię Marchalewską i Wiktoria Cetera. Zaśpiewały Jezioro Szczęścia zespołu Baim, przenosząc trenerów w bajkową krainę. Jednak to Sonia, zdaniem Michała, była lepsza i to ona przechodzi dalej. Kolejnym duetem były dziewczyny z drużyny Kuby Badacha, Adrianna Ropela i Katarzyna Jezior. Naprawdę dałyście radę, podsumował ich występ Baron. Odmiennego zdania był Kuba, który nie szczędził dziewczynom słów krytyki. Finalnie do dalszego etapu przechodzi Adrianna, a Kasia żegna się z programem. Następnie scenę przejął duet od Lambery, Adam Bartusz i Maciej Kita, którzy zaprezentowali utwór Mori Dawida Podsiadło. Ich występ, podczas którego sami sobie akompaniowali na gitarze i fortepianie, stał się kością niezgody między trenerką a Michałem Szpakiem. Powiem wam, że czekałem na ten wykon, byłem podekscytowany tym, że pojawiają się instrumentaliści i wokaliści zarazem, i że to będzie mega show i mega doznanie. Dla mnie to była taka kakofonia. To, co się wydarzyło na scenie, rozwaliło mi uszy, po prostu. Każdy był nad dźwiękiem, pod dźwiękiem, zaciśnięte gardła, śpiewanie nosem. Ja się naprawdę bardzo tym rozczarowałem. Na samym końcu udało wam się złapać unisono, gdzie udało wam się obronić troszeczkę ten numer. Ale aż serce mi bije z powodu tego, że muszę wyrazić tak surowe słowa w waszym kierunku. To nie jest program o tym, jak kto potrafi grać, tylko jak kto potrafi śpiewać. I wydaje mi się, że ta uwaga głównie skupiła się na tym, jak zagrać i się nie wywalić, a nie jak zaśpiewać. Przepraszam cię, Lambery, jestem w szoku po prostu, zawyrokował Michał Szpak tuż po występie Macieja i Adama.
Słowa krytyki zaskoczyły Lambery. Zbieramy te wszystkie uwagi. Co do jednego się zgadzam i możemy się wszyscy zgodzić, że problemy z intonacją były ogromne, ale na pewno nie zasłużyli na aż taki pojazd. Aż taki nie, stanęła w obronie swoich podopiecznych trenerka. To było, jakbym dostał pałą w łeb, stał na swoim stanowisku Szpak. Lambery zdecydowała, że dalej przechodzi Maciej Kita. Dla Adama to jednak nie koniec przygody, Kuba Badach usadził go na jedno ze swoich gorących krzeseł, żegnając się tym samym z Martyną. Ostatnim, ósmym duetem była Kara Przytuła i Julia Konik-Reinda z drużyny Thompsona i Barona. Zmierzyły się z legendarnym utworem Bonnie Raitt i Can't Make You Love Me. Niestety dla Kary, Julia kompletnie ją zdominowała i przyćmiła. Do dalszego etapu przechodzi właśnie Julia, zaś Kara ląduje na gorącym krześle Lambery. Zobacz zdjęcia z odcinka.